I love you. Ja ciebie nie, Franki. Ajajajaj! Nie. Dobra. Dobra, nie! Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu i witam was w horrorku, który o dziwo łączy jeszcze elementy parkurowe. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Dotychczas może w horrorkach były jakieś ucieczki, w tych maskotkowych horrorkach i tak dalej. Tutaj będzie tego więcej, głównie na tym gra będzie się opierać. Nazywa się Finding Franki. O, jeszcze podróżuje chyba za mną ta głowa, tak wydawało się. To jest ten potwór cały. Dobra, wciskamy play i zobaczmy, jak się gierka przedstawia. O! Płatki śniadaniowe. Ja zawsze za dzieciaka lubiłem Cheerios, a potem mi się smak zmienił, wolałem Chocapiki. I żeby nie było, nikt mi za to nie płaci. Ale zawsze lubiłem płatki jeść na śniadanie. I to jest... Aha. To są te płatki Franki Fruit, tak? Franki z fruty. Czyli takie... Jak jakiś wstępik muzycznie zrobiony. Kaseta wchodzi. Z tym Frankim. On air. Jest tor przeszkód, zakrwawiony już był. Prezentuje Finding Franki. Będziemy próbowali znaleźć tego Frankiego. On jest tym głównym tutaj antagonistą, tą maskotką. Patrzcie, jak biega tam młody w masce. Okej, okay. Wygląda na to, że już jestem. O, na moją cześć. Mój szczęśliwy dzień. Czwórka ludzi ze świata. Na trampolinę wielką. O, i to jest ten parkur, parkurowy park. Parkurowy park. Tu będziemy biegać prawdopodobnie. Tym wszystkim. Nie zapomnimy tego. Bardzo fajnie to wygląda. Chciałbym już teraz do takiego parku się udać. O, ile hajsu do wygrania. Jaka nagroda za zwycięstwo. Tyle mamy widzów. Jeszcze na nas patrzą cały czas jak Squid Game trochę. I co, ja już mam biegać gdzieś? Tak, otwiera mi się tutaj. Jaka jest nagroda? Widzieliśmy ten hajsik 5 milionów. A tu jest ekipa. Franki, którego już poznaliśmy, powiedzmy, uszaty. Mamy Henry Hotline. Czyli zabawka, telefon i kaczka, która jest ochroniarzem, tak wygląda. To są maskotki. O, i tu jest kostium, mogę się udać, a tu mamy jeszcze informacje o tym, o trasie. Możemy po kolei zobaczyć, jak lecimy. Tutaj main lobby, parkour roomy, okej, czyli to jest tak podzielane. Niestety niektóre też atrakcje nie działają. Hexawalk, Finding Franki, ale to jest przecież, o tym jest gra. Dlaczego miałoby nie działać? Zobaczymy w każdym, a mogę najechać? Mogę najechać, mogę ubrać kostium Frankiego. Muszę prawdopodobnie to zrobić. I w takim razie musimy wszystkie guziki wcisnąć, żeby ukończyć, tak? Okej, guziki, i lecimy gdzieś, tak? Już lecę? Już jest wyścig? Do gotowi do startu z innymi dzieciakami? Okej, gotowi do startu? Odpala się. Powoli, czerwone światło. Dwa. Jeden. Lecimy, lecimy! Co to jest? Co to z... Już Ryj na dzień dobry wyskoczył! Co to było? To już tutaj się zaczyna? Ja myślałem, że później będzie straszyć i jednego uczestnika wpierniczyło. No dużo biegania to tu nie było. A tu jest ten hotline coś tam. King Dice taki trochę. Zegarynka. To co, ja mam lecieć dalej czy nie? No dobra, to lecimy dalej. Ewentualnie zawrócę. Jestem teraz jak każda postać... W horrorze, jaki oglądacie, zawsze musi iść do źródła zagrożenia. Po prostu, za każdym razem. Jest tutaj gdzieś? Nie widzę. Pogasiło się wszystko. Tu jakbym mógł coś odklikać. Dobra, udało się przedostać gdzieś dalej. Tu mogę potrenować parkour, tak? Bo jeszcze nie zwracam uwagi na te tabliczki. Ale zaczyna się intensywnie, jak już wyskakuje potwór, który nas pieprza. Tak sobie wbiec w drzwi, żeby rozpocząć. Dodajmy na to, nie wiem, tu jest rampa. Mogę sobie potrenować tutaj bieg tym wszystkim, parkury. No, sterowanie warto by było ogarnąć. Czyli jak biegamy, to przeskakujemy obiekty. Nie muszę spacji chyba używać, tak? Tutaj akurat musiałem. O, mogę też jakoś się pod spodem tak ślizgiwać. Bym musiał nawet dobrze to opanować, żeby uciekać przed tym Frankim. A dalej co? Trampolina? Trampolina do góry. Tutaj muszę złapać? Muszę popatrzeć. Okej, okay, udało się, udało się. Można w ten sposób jeszcze się chwytać. Tak samo pewnie tutaj odbijać się od ścian, dając życie, ale trzeba to dobrze opanować. Jak do góry się dostać z powrotem tam. Ja przyznam, że parkury 3D zazwyczaj nie były moją mocną stroną, więc nie wiem czemu się na tę grę godzę, ale okej, okay, dało radę. Dało radę, ja tutaj będę dużo stojał. Co jest? Pojechałem! Pojechałem na deskorolce, ale bez deskorolki. Na stopach. I mogę do lobby wracać, czyli tutorial już sobie ukończyłem, tak się tutaj biega. A jak wrócić do tutorialu, mogę po prostu przeskoczyć przez to. I to jest park trampolin. Ja właśnie chciałem w Krakowie do takiego parku trampolin się udać, ale nie wiem, czy to nie jest dla małych dzieci przypadkiem. No ale nawet jeśli, no ja bym chciał na trampoliny. Ja jestem dalej młody duchem, tak.
Coś słyszałem. A może to ja te dzwoneczki wydaję odgłosy dzwoneczkami? Nie wiem, pójdę do następnej sekcji. Jest maskotka tego królika. To jest lobby. Ktoś umarł. Nie wiedzą, jak to się stało, ale ja wciąż tu jestem. Ja mam się dobrze. Franki się nie czuje zbyt dobrze. Nie martw się o to. Też możesz mieć dobrą przygodę. I to do mnie przemawia? Czy ten interkom? Gdzieś nie widzę telewizorka. Henry Hotline może pomoże. Powinieneś go odwiedzić. Czyli to jest kolejny taki horrorek z gatunku właśnie tych maskotkowych. Okej, okay, czyli na górę mam iść do Henry'ego. Kojarzy mi się trochę z tym Indigo Park, który ostatnio ogrywałem. Na swój sposób jakieś tu podobne elementy są, ale chyba jest bardziej, wydaje się przynajmniej dopracowane. A jakiś na górę. Bo tu można też przez barierki na przykład coś wcisnąć. A, 1 na 3. Muszę wcisnąć 3 obiekty, żeby odpalić przejście, ale się rupię momentami. Gdzie jest trzeci obiekt? Tam po drugiej stronie. O cholera, to jak mam się tam dostać? Jak mi odlicza czas jeszcze? A tutaj? No, nie odpalę tego. Dżum. Tu jest jeszcze, to są 3 obiekty, to po drugiej stronie to się nie liczyło. Teraz sobie tutaj otworzyłem. Do tego miejsca. I do Henry'ego mamy iść. Tu jest jakaś skrytka. Mini magazyn, ale jest też wajcha. Ale nie jest na czas nic z tych rzeczy, więc tu musimy mieć klucz. Tu nic nie zrobimy. Tak samo tam wcześniej trzeba było mieć jakiś klucz. Halo? Jest tu kto? Aha, tutaj wajchnąłem sobie i w ten sposób mogłem coś tutaj odpalić. Tak, te bramki odpaliłem do tego miejsca. Parkour przed nami. Tu jakieś puzelki do położenia i muszę kolejne 3 obiekty wyklikać. Bo nie umiem się od głupich trampolin odbijać, ale mam drugi. I gdzie teraz? Tutaj. O, niestety czas minął. Jeszcze raz. Czyli pyk, tu się odbijam. Mamy drugie. Tutaj też trzeba się przeciągnąć i tutaj do trzeciego. Mamy. Udało się kolejne przejście otworzyć, ale które? Te tutaj. To po co tam było przejście? Chyba na razie musimy iść tędy. Mimo wszystko. O, co jest? Zgasło światło. I mnie zabrało. Do królika idziemy. Ale to epicko wygląda. Ja chcę w rzeczywistości na coś takiego, naprawdę. Tak samo jak byłem za dzieciaka, byłem często w Hopsiupach. Był taki sieć takich sal zabaw, albo na przykład jakichś tam innych rzeczy. Chociaż na ten temat się już też wypowiadałem chyba kiedyś. Ale może jakieś obiekty rekreacyjne tego typu też są dla dorosłych, no. Albo tylko dla dorosłych. Może jakieś escape roomy bardziej na tej zasadzie. To byśmy mieli tę grę odwzorowaną tutaj. Ej, okej. Dotarłem na sam szczyt, do Frankiego idziemy. Henry'ego, nie Frankiego, już mi się mylą te nazwy. Połączenia z Henry Hotline. Będziemy dużo tutaj telefonem manewrować, zobaczymy. Trzeba będzie... O nie, ktoś tu umarł. A to jest to wcześniejsze miejsce chyba, czy nie? Tutaj się wyścig zaczął? Chyba nie. O, zamknięte są drzwi. A ja chodzę sobie po ciele, tak, jeszcze, żeby kogoś upokorzyć. Truchło. Tam też jest jakiś dzieciak. Powczony, nie, to nie wygląda dobrze. Jeszcze tutaj sudoku komuś popełniają. A ja mam telefony wciskać i wywijam różne numery. Ale niekoniecznie jak Andy z bajki Ach ten Andy. Tylko wywijam dosłownie numery. Ej! Co jest? Oj! Jak mnie wzięło do góry? Od bramki. Bo zaczepiłem się o to, co nie trzeba. Tutaj kolejne ciało czyjeś. Ale was urządzili, chłopaki. Pełno telefonów tu jest. A gdzie jeszcze mam wajchę na czas? Wydaje mi się, że mogą być gdzieś na górze. Tutaj za to kolejne drzwi. Sugerujemy się strzałkami. Tu jest pierwsza wajcha. Teraz zróbmy tak, że tutaj wskakuję od razu wyżej. Mogę iść jeszcze wyżej, tu jest kolejna wajcha. 2 na 3 i jeszcze muszę się na drugą stronę dostać. Tylko jak? To nie działa. Przez trampolinę. O, odbiło mnie. Nie do końca chciałem być odbity, ale wyszło. No odbij. I mamy. Zdążyłem. Mówię. Czasami mam tak w ogóle, że mam tyle myśli w głowie, że chcę powiedzieć ta, albo że wyszło, albo że dobrze i potem robię jakieś połączenia tych wyrazów. A może wychodzi ze mnie wewnętrzny Rosjanin, tego nigdy nie wiecie. Może korzenie dają o sobie znać jakieś. Oj, co tu tak grzmi? Muszę prawdopodobnie wrócić i tam będzie to przejście niżej, tak? Tu się otworzyło, dokładnie tak. A to tutaj, bo jest też pełno telefonów, mogę też coś tam wywijać. Chyba, że to po prostu są takie obiekty rozmieszczone, dekoracyjne. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest też krwawa wersja tego telefonu na korbkę.
jeszcze ma takie ciało. Trochę wygląda to bardziej jak samochód dla mnie. Przez to, że nam przedstawili tego Henry'ego, to już wiemy, że raczej tego powinniśmy się spodziewać. No dobra. To co? Klasyka gatunku, czyli wchodzenie wentami. O nie, telefon, który ucieka. Szczura było widać. O, nie. I tu jest jeszcze królik. Jakiś taki morderczy się wydaje. Wziąłem go. Vintage Frankie Toy. Zabawkę, tędy nie mogę wyjść. To była znajdźka tylko. Nic nadzwyczajnego. Co tu się też świeci w tych wentach? I ten Henry jest taki mały? Czy to po prostu był jakiś obiekt taki w postaci samochodziku telefonicznego? No ale ma taki ryj straszny i pojechał tam. Dobra, idziemy dalej, on się schował. Frankie. Do Frankiego z powrotem wracamy? O! Tutaj drzwi, a nie mogłem się tam dostać. Tu mamy po prostu parkour, przechodzimy. Nawet nie na czas. A powinno być na czas, szczerze. Tutaj mamy na czas. Więc od tej strony już lecimy przed siebie, tam widziałem kolejną wajchę. Mamy dwie i jeszcze jedna gdzieś ma być. Ale gdzie? Nie widziałem. Kaczka nas nadzoruje w tym miejscu. Czy ja nie zauważyłem jakiejś wajchy? Tutaj też balonik. Tu! To była pierwsza. I teraz się otworzyła brama. To jakoś zdążyłem przeczekać i wrócić na sam początek i to zrobić. Więc ta czasówka była niezwykle dla nas, można powiedzieć, hojna w czasie. Kabel świecący, taki neonowy, jak patyczki czasami na imprezach. To idziemy tym tropem po drabinie do góry. Nie, 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 nie! Już się wyłania gówno, ten Finding Frankie, Frankie znaczy się. Not yet. Ale coś mu przekazuje informację, że ma jeszcze nie atakować. I coś zrzucił nam. Muszę najwidoczniej iść tą drabiną i pewnie jak będę na górze, to może mi wyskoczyć za mną lecieć. Wtedy ma... O, tutaj jeszcze jest coś. Dobra. Nie, otworzyłem teraz drzwi dotąd. Nie będzie mnie tutaj ścigał. Od razu było otwarte, dobra, to skaczemy. Zastanawia historia naszej postaci, czemu my się tu też kostium królika za... No ubieramy, zapinamy, chciałem powiedzieć. W zamek. Jak Squid Game. Halo, jest tu ktoś? Łapkę widzę. Więcej morderstw zostało tu dokonanych, kolejnym uczestnikiem jestem. Tutaj inni youtuberzy, którzy nie podołali. I nie podoba mi się ślepy zaułek, który prawdopodobnie będzie nam kazał lecieć w drugą stronę. I love you. Ja ciebie nie, Frankie. Ajajaj! Nie, 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 nie. Dobra. Dobra, nie! Dorwał mnie od razu. Eliminated. Ale ekran zabijania, nie? Dobra. Ja uznałem, że jako, że jest to ściana, to raczej z niej nie wyskoczy, że od drugiej strony może mi wyskoczyć, albo będę musiał biec w drugą stronę, bo to się wysunęło, tak? Dobra, to jeszcze raz. Klikam. Od razu lecę, od razu lecę. Od razu. I lecimy, lecimy, lecimy. On leci za nami. Nie, gdzie tu? Trzeba aktywować wszystkie przyciski. On tam leci. Nie, nie, nie. Tu, tu, tu. Proszę. Okej. Okay. Presja jest. I gdzie teraz? Tutaj, tędy. Kolejne dwa guziki. Okej. Okay. On i leci, leci powoli, ale... Jest dużo czasu! Nie ma dużo... Dobra, nie, to jest cool. Wreszcie horrorowa ścigałka, która, halo, halo, puść mnie. Która jest więcej wyzwania. Dobra, pyk, pyk, pyk. No, weź to wszystko, w miarę szybko ostatnio zrobiłem. Teraz też wiem, co mam robić. Dwa guziki. Raz, dwa. I teraz będzie taki na górze, tak? Jeden. Ze skoku to trzeba walnąć. Nie, 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 nie w tę stronę. Dobra. Przeskakujemy przez płotki, skok przez płotki. Zobaczcie, ile krwi. Widać, jak to wcześniej się układało. Nie! Najgorsze z tych japońskich seriali. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Jak to zrobić? Nie. Spadłem. Eliminated, ale w inny sposób. Z japońskich tych... Co śmiechy były. Że tam Japońcy przechodzili tory przeszkód i wpadali do wody. Coś w tym stylu, ale to jest trudne do przejścia już. Tu wyklikam za to dokładnie. I jedno od góry. Dobra, teraz nie w tę stronę, wiemy, że trzeba zawrócić. Jak ja widziałem, jak on przed chwilą był blisko nas. Tak. I teraz ostrożnie, ostrożnie. Trzeba się w to zmieścić chyba.
i trzeba jakoś tutaj przeskoczyć. No proszę, proszę, proszę! No nie. Franki, Franki. Niby Franki, a nie ma grzyby jak w One Piece. Co tu trzeba zrobić? Jak to trzeba przejść? Od drugiej strony tak? O, o właśnie, właśnie, właśnie. To są rzeczy, o których wcześniej nie pamiętałem. I co teraz? Smash, smash. Tutaj smash. Bo są łańcuchy. Tam, gdzie nie ma łańcuchów. I spadamy teraz. Spadamy. Dalej trzeba musi... Od tej strony pewnie będzie bieg zaraz. Tak, dokładnie tak. Jestem już tak daleko. Nie, nie. Ale wypchnięcie było, nastąpiło. Dobrze. Wiatrak. Wiatrak. Nie, 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 nie. Tutaj, tutaj, tutaj. Dorwał mnie. Ej, ale dali mi checkpoint. Czyli ta ostatnia sekcja była taka sneaky biki. Nie do ogarnięcia do końca. Oj. Ten przykuc był niepotrzebny, Adasiu. Jak to teraz? O, do góry. I tu, klikamy. Uuu! Dobra, to nie koniec. Przychodzą. A on normalnie się potem spina. Bele nam spadają pod nogi. Kłody pod nogi. Kłody pod nogi. Do tuby, do tuby. Tuba zabawy. Ta tuba chyba była zła. A nie, Escape Franki, udało się. Uciekłem mu. Dobre to jest, dobre, serio. Pozytywnie mnie zaskoczyło. Bo... Tak mniej lorowo tutaj siedzimy, bardziej, a bardziej jednak jest jakiś skill wymagany. I jest strasznie. Chociaż mogło być więcej jumpscare'ów trochę. Powtarzał się już. O, interkom się psuje. O, ktoś go przejął. I to jest to lobby, które wcześniej miałem? Nie, to jest coś innego. Mam tutaj też inne... jakoś inaczej to trzeba wyklikać. Tu jest drugi. Gdzie dalej? Gdzie jest trzeci? Może gdzieś na dole też. Gdzieś tutaj na przykład. Gdzieś jakoś źle poszedłem, albo od góry jeden jest. Od innej strony. Bo tutaj zacząłem klikać te przyciski. Bardzo dużo czasu mamy. To wskazuje, że to musi być po zupełnie innej stronie. Tam widziałem coś. Tam, tylko jak tam wskoczyć? Nie widzę trampoliny. Tutaj jest trampolina. Halo? O, wskocz, wskocz mnie tam. Nie wiem, czy mi starczy czasu, chyba nie. Lepiej górę najpierw zrobić. Aha, muszę się chwycić tego. Tak przelecieć. No tak. Dobra, klikamy. Schodzimy. Tutaj kolejny, chyba że to nie jest do tego. Nie, no jest do tego. O, udało mi się tak odpalić. I miło. Tu jest kolejny tor. Ja bym jeszcze zobaczył, tak przyleciał szybciutko tutaj. Bo widzę, że są różne napoje, można wziąć. Monitorek, może coś podpowie, co na lunch dzisiaj. Nie, tu raczej... Nic ciekawego. Tam mi się wydawało, że jeszcze może jakaś ścieżka jest. Ale najwidoczniej jak zlecieliśmy z tuby, to mamy iść tędy. I Frank jest wszędzie widoczny, chociaż ten Henry też. Adline. Zepsute drzwi, smash. Ktoś wywalił i chyba się przeciął o to, wyskakując z tej tuby. A tu mam chyba kolejną ścigałkę, czy nie? Main lobby. Parkour room. Jakbym miał iść do tej kaczki. Czekajcie, dlaczego? Tutaj, aha, muszę się chwycić. Odbijamy się od ściany i do wiatraka. Wiatrak nas wyśle chyba tam, gdzie trzeba. O, tutaj też mam się gdzieś... Dobrze, że nie trzeba od góry unikać obiektów, że nas przekroi na pół na przykład. Coś. Dobra, czyli weszliśmy do jeszcze innego pomieszczenia. Tutaj jest wyjście do main lobby, w którym też nie byłem. Niby takie main lobby, ale pierwszy raz widzę na oczy. To najpierw może tutaj. The Beauty Ducks. Teraz o tej kaczce tu będzie więcej. Deputowana kaczka, czy jakaś taka wybrana może. Nie wiem, co znaczy deputy w tym znaczeniu. Tam się kojarzy z deputowanym. Parkour's Palace. I widać, że wyskakuje ten hotline. To też możemy niby zacząć. Ja w sumie tutaj najpierw poszedł. O, kaczki są. Strzelają mnie tak. A, łatwe jesteście, muzyczka sobie gra. Chociaż to się nie rusza. To chyba powinno się ruszać, nie? Tak mało hardkorowo się to wydaje. Nie! Dobra, przestało działać, przestało działać. Teraz już zaczyna być hardkorowo, tylko... Co, gdzie wyłazi? Gdzie? Skąd? I widać, jak mnie dogwoździł do tej podłogi. Nie wiem, co on tam zrobił, ale może najpierw to lobby odhaczmy? W takim razie, bo tu też mogę odklikać i przejść dalej. Po prostu. Aha, od tej strony tutaj się dostaje. Dobrze to odklikałem, bo tak to mam checkpoint. Przedostanie się na sam początek. No ale nie potrzebuję już tam iść. Z tego co zauważyłem, to po jakimś czasie, jak zaczynamy, to odpala się już ścigałka. O, tylko musimy
jak najdalej zajść. Kręć, kręć, kręć. On też zrzuca ta kaczka chyba. Czołodzę po prostu. Smash. I teraz będzie chyba wysyłany. Na czas. Jakby ten narrator z tego interkomu go wysyłał. Ale tu spadłem? Tędy mam iść? Może tutaj nie mogę spaść, bo wtedy zacznie się zło. Też jakiś dzwonek słychać. Przechodzę sobie na luzie. Bez żadnego zagrożenia. Tu jest akurat tylko parkour, chociaż muszę dobrze się odbić. Mogę się tu złapać czegoś? Halo? Dobra, dał radę. I znowu te wszystkie tuby kręcące się. To trzeba zawsze na spokojnie robić. A pod wpływem presji trudno. Dobra. No nie, nie, nie! I spadłem na zły teren. Ale chyba mogę się wciąż. Franky is coming, hide. Muszę się ukryć gdzieś przed nim. Widzę, jak idzie. Widziałem go gdzieś z tyłu. To czemu on mnie tak szybko dorwał? W ogóle nie mogę spaść w to miejsce. To już nie jest ścigałka, tylko to jest nie spadnij w złe miejsce. Tylko że zawsze mnie ta tuba przeznaczenia spycha. Już byłem tak daleko. Aha, tu nie mogę właśnie wejść. Dobra. Ten pierwszy etap jest dosyć łatwy. Potem się to rozkręca. No tutaj. Nie, 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 nie w tę stronę. Takie mam flashbacki z Fall Guysów. Też. Okej. No dawaj. Okej. O, wywraca się. Dobra. Powywracało się. Idzie. Coś słyszałem, tuptało tutaj. Jest tu gdzieś? Gdzieś coś tutaj tuptało. Jak nic. Halo? Jest tu kto? Zaraz będzie jumpscare, coś za cicho jest. Hyde and Henry. A tu jest Deputy Dax. To jest więzienie! Kaczki. Kaczka nas uwięziła. Na policji. Halo, panie władzo. Ja tu tylko tańczę. Nic nie zrobiłem. Co ta kaczka od nas będzie chciała? Dziwnie się patrzy. Jesteśmy podejrzani dla niej chyba. Co chcą nam powiedzieć? Że jest... Kaczka jest przeciw Henrymu, to może będzie współpracować z nami. Próbuję dorwać go. Chociaż się tak dziwnie patrzy tym okiem. Mogę ją wziąć sobie do ręki? Monitorek? O nie, dziobie mnie! Okej. Za mordę ją wziąłem. I mogę teraz odpalać sobie kaczuchę, żeby mieć radar na jeden albo flash, tak? Radar albo flash. Naprawiam wszystko myszy, a radar? Że mi skanuje. Aha, i w ten sposób już wyszedłem, a mi już styknie kaczko. Idź sobie, nie pij ze mną kompotu. To ryba akurat tylko mogła i do więzienia trafił Henry Hotline. A my? Odpalił się ten radar. Aha, że miałem to zradarować, żeby tu się przedostać, ale uprzedziłem fakty, bo wcześniej to wykorzystałem. I są wszędzie. Może będzie właśnie Henry'owy etap teraz z tym telefonem. Hi, ten Henry. Dotąd musimy się dostać. A, się złapałem za to. A czemu nie mogłem tam wcześniej? Nawet nie próbowałem się przedostać normalnym wejściem, ale widocznie nie było zbyt normalne. Skoro wszystko do tego miejsca prowadzi. Wentami idziemy. Ostatnio też w wentach widzieliśmy. Tu też coś jest. Coś głośno tam było. Nie, nie, nie. Jest tu Henry? Nie, wpadliśmy po prostu. Oj. Nie podoba mi się ten trzask. Nogi połamane. Nie no, mam się jakoś dobrze jeszcze, jakimś cudem. No ostatnio, tak jak mówiłem, też w wentach spotkaliśmy tego Henry'ego. Użyj kaczki. No to na E mam kaczkę. I poflaszujemy sobie. Żeby skanować. Mam skanować. To proszę bardzo, masz scanning, tylko trochę on... Aha, trwa. Najwidoczniej muszę... Nie wiem, czy właśnie tu wskoczę, czy uda mi się wskoczyć. A, mogę tak zrobić. I odpaliło się. Jest git. Ale chciałem powiedzieć, że może trzeba się cofnąć właśnie i wtedy dopiero to odklikać, ale najwyraźniej to było prostsze. Chcieli nam powiedzieć, że radar musi być wykorzystywany. Nie ma też ograniczenia w postaci jakiejś baterii, czy czegoś takiego. Więc to znacznie ułatwia sprawę. Że wam powiem, nagrywam, mam godzinę 20 i nawet czuję klimat tego horrorku, bo ostatnio zdarzało mi się raczej wcześniej nagrywać. Jak tutaj ten Franki nas dorwie, albo Henry. Niekoniecznie Stickmin, niekoniecznie z Bendiego, albo jakiś inny Kawil. Okej. Muszę telefony wyklikiwać, tu jest! Cały czas dzwonią do niego, a bije jeszcze...
Nie podchodzić! Nie podchodzić! Dorwał mnie. Ha, on się wkurzył, że to odklikałem mu i muszę też inne odklikać. Pewnie będzie ścigałka. Cały czas mu dzwoni. Ty mi to zrobiłeś, to boli. Ja muszę sobie sprawdzić, czy da się podchodzić. O, ale się oddala. Nie puści mnie. Kwa-kwa. Mogę oświetlać. Jak tu dalej się to ma? I co ja tam mówiłem? Lubię podchodzić, sprawdzać sobie, czy właśnie gra przewidziała taką ewentualność tutaj akurat tak. Mimo, że sam Henry się oddalił od nas. O, mówiłem o escape roomie. Tutaj mamy escape room taki, labirynt. Telefon? Ale ja go będę wkurzał tym. On mi może coraz bardziej nienawidzić. Exit? Tu jest wyjście? To ja chcę iść do wyjścia. Chociaż radar lepszy tutaj by był, nie? Tutaj też mogę... A! Widziałem go! Widziałem go! Widziałem go! Nie, 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 nie! To na czym to do końca polega? Mam kaczkę. Mogę sobie zeskanować, jak już mówiłem, tylko to trochę trwa. Aha. I mogę zobaczyć pozycję tych telefonów. Muszę takie wyklikać, żeby on raczej się nie spodziewał, jak ja to zrobię, tak? Na przykład tu wyklikam teraz. Pójdziemy tędy. Mogę iść tutaj się schować. Kolejny jest. Nie można zobaczyć. Radar, może użyjemy radara. Radaru, radaru. Nie widzę, żeby tu gdzieś był. Powinien go wykrywać raczej, nie? Ten radar. To jest kolejny. Mam. Ale to już dzwoni. Ten już dzwoni. Leci gdzieś. Nie. Nie widzę. Nie widziałem go. Chociaż z radarem jest to prostsze. I muszę jeszcze dwa telefony. Ring, ring. On może być gdzieś tutaj, bo go tutaj się jakoś rozminąłem. Rozminąłem też się może jako youtuber kiedyś. Tu jest gdzieś? Kliknąłem. Boję się, że tutaj gdzieś jest faktycznie. I mamy ostatni. Dobra, udało się. Będzie mnie gonił? Nie widzę. Teraz musimy gdzieś dotrzeć. Tylko nie wiem właśnie gdzie. Kompletnie nic nie widzę, mogę sobie jeszcze poświetlać, co to jest. Też jakiś rodzaj telefonu. Nie można powciskać przycisków. Ale pierwszy obiektyw zrobiłem. Czyli wyklikanie tych telefonów, tak? Safe room. Taki safe, to mam nadzieję, że faktycznie mi tu puści. Okej, okay. Coś jest, escape. Mam uciec po prostu, tak? Odpaliłem wajchę, która prowadzi, zobaczymy do czego. Tędy. Aha, tam jest exit. To od razu lecę, nawet się nie zatrzymuję. Tu gdzieś prowadzi do tego miejsca. I chyba mam do tej tuby wejść, nie? On... Czasnęło mi tam. Wyłoni się z tego labiryntu, jak nic. No, dzwoni. Dzwoni. Kaczka! Może kaczka mi pomoże. Czemu nie mogę się ruszyć? Kaczka, nie! Ciągnie mnie za stopę! A, przepaliłem. Mało tu było widać. Kaczka do aresztowania. Kaczka, nie! Teraz przez rurę uciekamy! Dobra, jest scena ucieczkowa. Leci za nami. O, ale się wybiłem szybko! O, to już znam. Bardzo podobne, bo nie tu, nie działa to. Lecimy dalej. Chociaż czuję się jakbym coraz... Wolniej leciał. Dorwał mnie. Skubany. Wiecie, co jest zdecydowanie świetne? Soundtrack. Tutaj związany z tym dzwonieniem taki. Jakoś komponowali to. Aha, mogę tak zrobić. Do góry. Teraz po tym. I tutaj jest problem. Mam to jeszcze szybciej zrobić niż wcześniej. Do końca. Odbijamy się. Dobra, pykło. Tę stronę. Od ścian? Nie. To jest ten labirynt znowu. Część tego labiryntu. Jak mam tu? Nie. Nie. Tak, był tak blisko. Tutaj nie ogarnąłem właśnie. Mnie tak szybko chwycił. Jak to zrobić szybko? Tak. Idzie teraz tutaj gdzieś. Nie wiem. Nie widzę nic. Tu. Może tu. Może nie. Kto wie. Przez labirynt. Kompletnie nic nie widać tutaj. Kompletnie nic. Fajnie nas kontrol przyspiesza, nawet jak niczego nie ma szczególnego. Tego można korzystać. Nawet jak nie ma jakiegoś tam, wiecie, specjalnego w dół, gdzie ten ścisk jest wymagany. Lecimy.
No nie, gdzie tutaj, gdzie tutaj? Tu. I ślisk. Trzeba wszystko szybko odklikać to przejście. Mam dalej. Zatrzasnęło się. Okej. Uciekłem. Chociaż po drugiej stronie też coś było. Franki, tried my best. Próbowałem. O, obiecuję mu coś. Franki, co ty robisz? Czyli pozbył się Henry'ego. Już mu nie był potrzebny. To szybkie nawet jak na grę pluszankową. Za to ja jestem w kiblu. Po klopie. A tutaj jest went. Widzę węcika. Zobaczmy. O, stunt. Nie, piły! Crash course. Mam wytrzymać tutaj, tak? To są znowu takie, wiecie, ścianki wyskakują nam. My jesteśmy na takiej, powiedzmy, że tubie. I coraz szybciej będzie coś wyskakiwać i nas spychać. Mam tor, po którym muszę skakać. Może lepiej stać jakoś pomiędzy? Żeby tam nie paść, mam wytrzymać te 45 sekund. No emocje to tu są. Coraz szybciej będzie lecieć. No, na razie nie ma specjalnych problemów z tym spychaniem. Chociaż nie wiem, czy tak warto blisko stać. Jakieś ciała mi tu przychodzą. Też jak gdzieś wyskoczy, to może muszę tam stać potem. No tak, właśnie. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo i mi nie zepchnie. Nie zepchnie. Chociaż kusi, żeby sprawdzić, tak wam powiem szczerze. Nie, chyba będzie easy. Jak będę tak unikał, jak do tej pory. 10 sekund. 5. 4. Jak szybko leci, szybko leci. To ta końcówka, to jest. Intensywna. Okej, nie zostałem wyeliminowany. Chociaż teraz mogli jeszcze tak zarąbać na sam koniec z tego. Ops, mogę sobie przeskakiwać. A może chcemy zobaczyć, co się dzieje? Musiałem, przepraszam, chciałem zobaczyć ekranik. To już jest zrobione, tak? Nie odlicza mi tutaj, no dobra. To... oni to przewidzieli. O nie, miałem tutaj wpaść. Tu miałem wpaść. Okej. I znowu mam się podbijać i eksplorować tę miejscówę. Mapkę mi dali specjalnie jeszcze tak, żebym musiał trzy różne źródła zasilania znaleźć tam, odklikać wajchy czy coś takiego. Nic mi ta mapka szczerze nie powiedziała. Ale może jakoś się znajdę. Tu na przykład widzę, że leci jedno ze źródeł zasilania kabelek. Leci, tutaj też leci kabelek, to może do tego kabelka. Temu chyba bardziej ufam, bardziej mnie przekonał. On tam w dół poszedł. Czyli możemy wybrać po prostu sekcję. Wybrałem sekcję fioletową. Nie mylić z sekcją zwłok na przykład. Aha. I tu będzie pierwszy kabelek, ale to jest śmietnik. Czyli w śmietniku jesteśmy. I nie w Lublinie. Ile jest tam, widziałem go. Wyskoczył. Jakbym miał to odklikać. Dobra. Widzę. A czemu mnie... Aha. To jest... kierunek właściwy. Ten śmietnik, wow! Wow! Jak mnie przenosi! Tu jest kolejny. I to trzeba szybko, wszystkie cztery trzeba szybko zrobić. To wątpię, żeby to było wystarczająco szybko. Ale ten śmietnik to jak z tej story, ta palarnia śmieci. Bo to bardziej już nie śmietnik, to śmietnisko. Tędy. I... zostało ostatnie. Tak? Ostatnie? To już było zrobione, to gdzie jest ostatnie? Może tu gdzieś jeszcze jest. Skrzanione. Gdzieś jeszcze jeden przycisk został. Kompletnie go nie widziałem. Tamten mogę sobie stawić na koniec i zacząć na przykład od tego miejsca. Tu na przykład na górę iść, być może właśnie tu jest. To są zupełnie inne. I może nie bez powodu prowadzą tak w górę i... musimy naprawdę mieć dużo czasu. Żeby to zrobić, to jest też taka zagadka trochę. Ile tutaj tych schodów będzie? Ej, przecież to już można... się zagubić w tym. Gdzie ja dotarłem? Może to nie jest właściwa ścieżka? Może gdzieś poszedłem, gdzie nie powinienem? Aha, to jest po prostu inna ścieżka. Co on tu robi? Czemu on mnie widzi? Czemu nie mogę i uciec? No to ten Franki, tak? Tam mu się pożleć. Nie mogę niestety uciekać. Zablokowali mi ścianami. Cześć. Kolego, nie jesteś taki zły. Wyglądasz lepiej niż tamten. Nie zabijesz mnie, prawda? A, to jest ten narrator. Franki. Ja jestem prawdziwym Frankim. Szczególnie choć bankructwa, ale plot twist.
Patrzę na kamery tutaj. Ale plot twist nam dali. Coś źle z tymi zagadkami jest. Śledzi to wszystko, wyciszył doniesienia. Masz przygodę do kontynuowania. Wyznaczę ci ścieżkę. A co z tamtym? Poprowadzę cię stąd. Okej, okay, poznaj innego, ale mogę do niego przyjść jeszcze. Tutaj, game show. Frankie, Henry, Deputy Duck robili. Tak samo tutaj jest jeszcze jakaś ścieżka, może też nie bez powodu. Wiecie co, kochani, myślę, że tutaj w tym miejscu się pożegnamy. Powiedzcie mi proszę, jak podoba wam się gierka. Jeśli wam się spodoba, to z chęcią jeszcze ponagrywam. Z tego co wiem, to długa nie jest, ale jak na horror maskotkowy całkiem mi zaskoczyła. Zwłaszcza te sekcje parkurowe do mnie przemawiają. To chyba jest coś, czego najbardziej mi ostatnio brakowało w maskotkowych strasznych gierkach. Ja byłem Mangetsu, trzymajcie się i pa pa!